Dorośli niepełnosprawni mogą korzystać z wyjątkowego programu. 28 absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w Wodzisławiu Śląskim w tym roku szkolnym uczestniczy w zajęciach w ramach projektu realizowanego przez powiat wodzisławski dzięki pilotażowemu programowi Rehabilitacja 25+. Państwowy program Rehabilitacja 25+ skierowany jest przede wszystkim do osób niepełnosprawnych z terenu, to co my realizujemy z terenu naszego powiatu. Są to w większości absolwenci naszej placówki, czyli byli uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy oraz byli wychowankowie ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Prowadzący zajęcia zgodnie przyznają, że takich zajęć brakuje w ofercie dla niepełnosprawnych, którzy na pewnym etapie są pozostawieni sami sobie. Zdecydowanie. Często osoby niepełnosprawne kończące edukację pozostawione są same sobie, rodziny całkowicie muszą się nimi zajmować i nie ma dla większości tych osób konkretnego planu działania czy pracy z tymi osobami i dzięki temu programowi te osoby są znowu aktywne, mogą rozwijać swoje zainteresowania. Uczestnicy mogą liczyć ze strony szkoły m.in. na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo, a także rozwój własnych zainteresowań w ramach prowadzonych kół i klubów. Uczą się radzić sobie w sytuacjach trudnych, bo dzisiejsza sytuacja jest sytuacją trudną, więc uczymy ich, w jaki sposób sobie poradzić z taką sytuacją. Uczą się gotować, uczą się robić zakupy, uczą się sprzątać po sobie, bo przede wszystkim staramy się ich przygotować do tego, że w pewnym momencie będą musieli samodzielnie podejmować decyzje, samodzielnie żyć. Działania w zakresie rehabilitacji 25+ są przez powiat wodzisławski realizowane od 3 lat. W tym roku na ten cel pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 840 000 zł.